I te wszystkie rozmowy są spisane. Oni wszystko ładnie spisywali. Ten facet, który tego to podpisał, ale to wszystko, ja nie wiem, kto to był. Ja domyślam się, bo jednak na przykład nie mogę domyślić się nazwisk, bo tam też dużo osób przewijało się przez nasz dom. Dużo moich kolegów, studentów. Ja tego nie mogę rozszyfrować, kto to był, że tam, że donosił. No, nie jestem w stanie, ale właśnie te rozmowy, które te długie, że ojciec tam bywał w tym domu i tego, to ja mniej więcej wiem, kto to był. Ojciec mój zabronił w ogóle jakichś podań o łaskę do Bieruta. Nie masz prawa, powiedział mamie, występować o łaskę. No, ale moja mama, to by niebo i ziemię poruszyło i nie wiadomo by nawet, żeby powiedzieli, pocałujesz w rękę Bieruta, to ci męża wypuszczą, to by mama chyba pocałowała. Moja mama bardzo go kochała. I no, wtedy ojciec jeszcze żył, czyli mój dziadek. No, więc on napisał bardzo wzruszający list Bieruta. No i moja mama też napisała. Ja jeździłam do Warszawy, moja mama była chora na serce. Już nie mogła, już po tym, bo zemdlała tam gdy odczytywali wyrok śmierci już w Sądzie Najwyższym, bo to ojca nie było wtedy, to już w Sądzie Najwyższym to zatwierdzali ten wyrok śmierci i moja mama zemdlała i bardzo była słaba. No więc do prokuratury jeździłam, żeby dowiedzieć się, jakie losy ojca. No i tu właśnie 20, chyba drugiego byłam, to powiedzieli, że jeszcze tego, że o łaskę nie zasługuje i tak dalej, a 24 byłam w prokuraturze rano, to mi powiedziano też, że na tego, a już 23.15 wyrok wykonano. Ja byłam rano. I później byłam 26, to już mi powiedziano, że wyrok wykonano, że to 24 o 15 przez powieszenie. I ja spytałam się, a jakie było ostatnie, czy były jakieś ostatnie słowa ojca, czy jakaś, żeby zawiadomić rodzinę. To my robimy, zawiadamiamy. Czy ja mówię, czy dostanę jakiś dokument na to? Nie, jest pozbawiony praw publicznych i nie powiemy pani nic więcej. Jeżeli chodzi o sąd, o prokuratorów, to byli sami Żydzi. Naprawdę. Tak. Nie było ani jednego Polaka. Polak to był ten Kazimierz Górski, który przesłuchiwał. A tak, reszta to my sami. No i ten właśnie Gertner, on, bo ja prosiłam, żeby go przesłuchano na okoliczność. No więc ta pani prokurator Ciuka przesłuchała go. No i on naturalnie powiedział, że on musiał wykonywać rozkaz, bo mu kazano uczestniczyć w tym wykonywaniu wyroku. I on tam powiedział, że ojciec stał prosto, patrzył mu w oczy i że mu było jakoś tak bardzo dziwnie. I w zasadzie po tym, on musiał przeczytać. I ojciec mu cały czas patrzył w oczy, nie był ani zawiązany, ani nic. Nałożyli mu pętlę, powieszono i ten Gertner powiedział, że on wyszedł z prokuratury i już nie chciał więcej w ogóle. Jeden z ten Merz i później ten Aushaller to do Izraela wyjechali prokuratorzy. Nie, to sędziowie byli, sędziowie Sądu Najwyższego.
No i ten prokurator Alicja Graf żyje. Ona podpisała nakaz powieszenia ojca. No. Jak ja mówię, że przecież no tu nie potrzeba żadnych, są dowody, tak? No, no nic, ją przysłuchiwali, ona mówiła, że ona tak, bo ona zgodnie z obowiązującym prawem, ona musiała to zrobić, bo musiała. Nic by jej się nie stało, gdyby tego nie zrobiła. I to jest taka spolegliwość tych wszystkich, to jest zastraszająca. Zastraszająca. Bo Górowska, no a Wolińska, zawsze mówi, a prokurator Wolińska. No ona siedzi w Anglii. Ale ona bezprawnie nakazała ojca aresztować, bo jeszcze wtedy nie było. Ale i to jej się rola na tym skończyła. Bo potem już były sądy cywilne, nie wojskowe. To ani prokuratura obecna, ani sądy nie zajęły się osobami, które tutaj żyją. Tylko cały czas na temat Wolińskiej. Wolińska w Anglii, ją wiadomo, że Anglicy nie wydadzą. No, ale tutaj mieli na miejscu, no to nie. Absolutnie, bo te osoby postępowały taką, otrzymały odpowiedź, zgodnie z obowiązującym prawem i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. No, sprawa zamknięta. W każdym bądź razie wszystkie moje roszczenia zostały odmownie potraktowane i oddalone. I jeżeli człowiek nie zachowa się jakoś tak poprawnie, z honorem. Nie zaprzepaści patriotyzmu. I jeżeli człowiek naprawdę kocha swoją ojczyznę, to musi dążyć do tego, żeby cały nasz naród żył godnie i dostatnio. I żeby ludzie wiedzieli o tym, że tyle ofiar było. Tak wiele było ofiar związanych właśnie z tym, aby tę Polskę ocalić całą, taką szlachetną.